Paweł Waniek, Kontrast Plus. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Marta Ratuszyńska, członek nieformalnego ruchu Wojewódzki Radom. Dzień dobry, witam Panią. Dzień dobry, dzień dobry. Pani Marto, no jesteśmy pierwsi, którzy to ogłaszają, więc zacznę od tematu, który jest takim głównym tematem dzisiejszej rozmowy, powodem pani wizyty, czyli informacja o tym, że zamierza pani złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. No i ja wiem, że jest to związane ze śmiercią bliskiej pani osoby, bo pani mamy. Proszę nam zatem opowiedzieć coś więcej o okolicznościach tego tragicznego zdarzenia i kogo konkretnie pani za tą tragedię obwinia. To jest moja ukochana mamusia. Muszę pokazać to. Jest mi najdroższą osobą. I to, co się stało, to jest dla mnie potworną, osobistą tragedią. Ja domyślam się, że każdy, kto ma mamę i ją kocha, a jeżeli ktoś ją stracił, to dobrze wie, co ja czuję. Mama była osobą bardzo energiczną, bardzo jeszcze młodą i pełną życia. Nagle źle się poczuła. To było 13 grudnia, więc około miesiąc temu, ponad miesiąc temu. Przez kilka dni jej samopoczucie się nie poprawiało, więc zdecydowaliśmy się, że zawieziemy mamę na SOR, do szpitala na Józefowie. I tam wydawało się, że zostanie tylko na badania jakieś kontrolne, żeby sprawdzić, no, co się właściwie dzieje. Jednakże mama tam została i przebywała tam prawie 2 tygodnie. To jest dokładnie do 29 grudnia. I w tym czasie mamy początkowo położono samą w jakimś pokoju. W tym czasie no, rozpoczęto jakieś badania. Początkowo stwierdzono, że wydawało się, że nic takiego tam się złego nie dzieje, bo jest to tylko prawdopodobnie kamień w woreczku żółciowy, więc to można usunąć i to planowano nawet jeszcze być może, że byłoby to możliwe przed 24 grudnia i mama by wróciła na święta. No niestety jednak te badania się, też nie rozumiem czemu, no, bardzo długo to wszystko trwało. Mama czekała na tomografię prawie 2 tygodnie. W międzyczasie niestety okazało się, że mamie, do mamy pokoju położono inną kobietę. No i niestety po kilku dniach się okazało, że ta kobieta jest zakażona koronawirusem, a ponadto również jakiś jeszcze inny pacjent na tym oddziale miał być również zakażony. W związku z powyższym zaczęto robić wszystkim testy, wszystkim pacjentom na tym oddziale i te testy robiono co kilka dni. Mamie cały czas wychodził test negatywny, czyli że jest zdrowa, że nie jest zakażona. Dopiero niestety ostatni test 28 grudnia wykazał, że jednak mamę tym koronawirusem zakażono w szpitalu na Józefowie. I no, my byliśmy oczywiście w potwornym strachu i w potwornym stresie przez ten cały czas, bo to była rzecz, której ja się właśnie najbardziej obawiałam, żeby coś takiego się nie wydarzyło, bo niestety właśnie no, tutaj jakby te procedury w tym szpitalu funkcjonują nie najlepiej, ale to może później o tym jeszcze powiem coś więcej. Natomiast w tym momencie było to dla mnie jakby największym stresem, czy mama dotrwa do operacji, ponieważ operację wyznaczono. I czy mamy po prostu nie zakazi tym koronawirusem. Operacja miała się odbyć między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Była już zaplanowana, ponieważ wykryto tam jeszcze inne rzeczy, które były poważniejsze. I w związku z tym no, czekaliśmy, trzymaliśmy kciuki, żeby tam się nic takiego złego nie wydarzyło, co by temu przeszkodziło, czyli konkretnie właśnie to zakażenie. No niestety właśnie okazało się 28 grudnia, że jednak mama została zakażona tam. I w związku z tym
No tam było jeszcze kilka takich sytuacji, też dla mnie niebywałych, że na przykład mamie zabrano ostatnią wodę, którą mamie przywieźliśmy po to, żeby jej podać jakiś lek, wykorzystać do rozpuszczenia tą wodę, że mama została w ogóle bez wody. Nie rozumiem tego, dlaczego tak zrobiono. Nie mogliśmy jej dowieźć kolejnej wody, bo to było w nocy. Pojechaliśmy, wprawdzie podjęliśmy próbę w ogóle dostarczenia wody, żeby miała mama co pić, no ale niestety nie można było ani tam wejść, ani nic tutaj zrobić. Więc to była taka czara, kropelka, która przelała tą czarę wytrzymałości psychicznej przede wszystkim mamy, która już potwornie cierpiała przez 2 tygodnie. No i co zrobił szpital następnie na Józefowie? Szpital następnie przewiózł mamę nie na przykład do jakiś oddział zakaźny, żeby leczyć COVID, nie na przykład do szpitala na Tochtermana, tylko do nas, do domu. Przywiózł mamę w tak potwornie ciężkim stanie, cierpiącą, nie mogącą przyjmować posiłków żadnych, bo jeszcze przez pierwsze 2 dni to jeszcze zjadła może ze 3 łyżeczki malutkie do herbaty, jakiegoś w krupniku i wypiła może 1 szklankę wody maksymalnie przez cały dzień, ale to było maksimum, co ona była w stanie przyjąć, bo niestety stan był naprawdę zły. Bez żadnych kroplówek, bez żadnej pomocy medycznej, bez żadnych wskazówek, jak pomóc takiej osobie. Przywiózł mamę pan w marsjańskim kombinezonie, natomiast no, my przecież takich skawandrów ochronnych nie mieliśmy w domu. Ja się mamą opiekowałam i to jest dla mnie oczywiste, 24 godziny na dobę. Inaczej sobie nie wyobrażam, bo ja po prostu obiecałam mamie, że ją uratuję. Ale niestety zawiodłam. Nie dałam rady, nie udało mi się to. Niestety nie jestem lekarzem. W każdym razie no, to, co mogłam, to robiłam. Jak mówię, ja się mamą opiekowałam bez żadnych środków ochronnych, więc to tutaj szpital praktycznie przywozi ludziom epidemię do domu, proszę państwa. Szpital na Józefowie zakaża ludzi. To nie jest tak, jak się mówi, że ludzie się spotykali może w okresie świątecznym, świętowali i to może dlatego tak jest, było dużo tych zgonów w styczniu, tylko to właśnie dlatego, że szpital zakaża, a później przewozi te osoby na Tochtermana. I tam część z tych osób prawdopodobnie niestety właśnie umiera. Ale to właśnie pytanie, dlaczego na przykład tutaj przywieziono mamę do domu i ile takich osób również przywieziono do domu. I mama była z państwem tak do samego końca w domu, czy jednak później jeszcze ją gdzieś przetransportowano? No nie, mamy stan się pogarszał, zaczęły się objawy COVID, początkowe wydawały się takie niezbyt groźne, tylko wahania temperatury, więc ja myślałam, że to się uda wszystko, że mama ten COVID przejdzie lekko, nic takiego nie stanie. No, były też inne objawy, o których już nie będę mówiła, bo to są może takie trochę krępujące. W każdym razie niestety ja widziałam, że mama nie dotrwa, ponieważ widziałam ryzyko odwodnienia, bo nie mogła przyjmować też pokarmów ani pić, a pić to trzeba przecież, bo każdy wie, dziecko w podstawówce wie, że chyba do 7 dni człowiek może bez picia przeżyć, a tutaj była kolejny termin operacji wyznaczony na 11 stycznia z powodu właśnie tego, że tamta się nie mogła odbyć, bo mamy zakażono. Więc w związku z tym, no ja widziałam, że mama bez opieki medycznej to nie dotrwa do 11 stycznia. Próbowałam załatwić jakąś pomoc, ale tutaj no naprawdę, no ja zostałam z tym zostawiona kompletnie sama. Ostatecznie przypomniałam sobie, że kiedyś, gdy byłam wolontariuszką, to dałam jednej z pielęgniarek 100 przyłbic i ja się skontaktowałam z tą pielęgniarką. I dzięki tym pielęgniarkom udało mi się przynajmniej dla mamy zorganizować jakąś kroplówkę, żeby jej przynajmniej w tym pomóc, żeby nie była odwodniona. No niestety, tutaj pielęgniarki jakby wykazały się, znaczy stety czy niestety, no w zależności z której strony będziemy patrzeć. No, ja mam wrażenie, że wykazały się chyba większą wiedzą i jakby umiejętnością przewidzenia, co się może wydarzyć, niż tam osoby, które, lekarze, którzy jakby wypuścili mamę w takim stanie, ponieważ ostrzegła mnie ta pielęgniarka, że no może tutaj dojść do niedrożności jelit i jeżeli tak, to natychmiast trzeba dzwonić po karetkę.
I ona to przewidziała, faktycznie to się stało. Następnego dnia pojawiły się takie objawy, które o tym świadczyły. Ja wprawdzie już wcześniej dzwoniłam po karetkę, 2 dni wcześniej chyba, natomiast karetka wtedy jeszcze nie chciała przyjechać, ponieważ ja mamę mogłam zawieźć tylko do szpitala zakaźnego w tej sytuacji, bo już do normalnego nie można, skoro jest zakażona. I mama miała za wysoką jeszcze, za dobry wynik saturacji, w związku z powyższym, no tutaj karetka stwierdzono, że to na razie jeszcze nie mogłam przyjechać. Nie przyjadą, żeby obserwować. I gdy pojawiły się te objawy, to ja wtedy faktycznie miałam szczęście, bo akurat się do mnie odezwała ta pielęgniarka i zapytała się, jak się mama czuje. I dzięki niej tylko wiedziałam o tym, że to, co się z mamą w tym momencie dzieje, wymaga natychmiastowej już interwencji, bo jest zagrożenie życia. I ona mi kazała natychmiast dzwonić po pogotowie, po karetkę. Co zrobiła. Wprawdzie nie przyjechano, tylko ja sama osobiście odwiozłam mamę na SOR zakaźny do szpitala na Tochtermana. I tam mamę przyjęto. Rzeczywiście szybko i sprawnie, muszę przyznać. Nie było kolejki. I muszę też przyznać, że lekarz, który mamę przyjmował, zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Miałam wrażenie, że mama chyba tutaj będzie w lepszych rękach niż tam. Bardzo szybko się lekarz mamą zajął, stawiał takie pytania konkretne, badał mamę jeszcze na moich oczach. Na moich oczach jeszcze były podpisywane dokumenty, upoważnienie dla mnie do ewentualnie odbioru jakiejś dokumentacji medycznej. No i zabrano mamę. Miałam możliwość skontaktowania się za 2 czy 3 godziny. Ja już po kilku godzinach, bo to było w nocy, to było wieczorem, jak ja mamę odniosła, ja już wiedziałam, że mamie natychmiast zrobiono tam tomografię. Jakoś było można to zrobić natychmiast, gdzie w szpitalu na Józefowie czekała na to prawie 2 tygodnie. Tam zrobiono ją w ciągu chyba 2 godzin i już była wykonana. Jak się później okazało, w ogóle ta tomografia jeszcze wykazała coś innego niż tam. Więc pytanie jest takie, czy ten stan mamy się tak drastycznie pogorszył w ciągu tygodnia, czy po prostu tam tą tomografię wykonano niedokładnie, czy nie potrafiono jej właściwie opisać. W każdym razie tutaj jakby różni się ta tomografia od siebie co do treści i nie jest to moja opinia jako laika, ale również lekarza, który jakby widział tutaj poprzednie i to badanie. Natomiast niestety ja miałam wrażenie, że rzeczywiście tutaj mama jest w dobrych rękach i było tam zagrożenie życia, ale lekarzom się udało uniknąć operacji ratującej życie, opanowali tą niedrożność jelit w inny sposób, sprawnie i ja naprawdę przez pierwsze 2 dni ja miałam wrażenie, że wszystko będzie dobrze, że się to uda, że ja mam wyciągnę z tego wszystkiego i lekarze też na Tochtermana po prostu dadzą radę to zrobić. No niestety się to nie udało. Mama 6 stycznia nie odzywała się do mnie przez cały dzień, więc ja byłam bardzo zdenerwowana, bo mieliśmy tak ustalone, że my do mamy nie dzwonimy, tylko mama dzwoni do nas po to, żeby mamy nie męczyć, żeby mama, gdy zaśnie, bo mama miała kłopoty ze snem, żeby chociaż tą godzinkę czy dwie, jakby udało jej się zasnąć, żeby mogła odpocząć, żeby jej nie budzić, żeby jej nie przeszkadzać. I tutaj, niestety, mama się nie odzywała przez cały dzień. Wieczorem dopiero zadzwoniła i wzywała pomocy lekarza, że się dusi i wzywała pomocy. I mama do mnie dzwoniła 3 razy, to w przeciągu godziny. Ja dzwoniłam wtedy tam na oddział, gdzie mama leżała, gdzie mama przebywała, żeby tam ktoś poszedł i mamie pomógł. Ja tego nie rozumiem, dlaczego ja musiałam tam kilka razy dzwonić i dlaczego kilka razy mama musiała dzwonić do mnie po tą pomoc. Nie wiem, czy tam ktoś poszedł i mamie pomógł, czy mamie nie pomógł. Mama się w każdym razie dusiła. I następnego dnia ja otrzymałam informację, że mama nie żyje następnego dnia rano. Więc to jest moje podejrzenie, czy domniemanie, że prawdopodobnie to już wtedy mama odeszła niestety. Natomiast zgon stwierdzono następnego dnia rano. Tutaj to jakby tego prawdopodobnie się już nie ustali, natomiast mamie ewidentnie respiratora nie podano. I to akurat wiem, że nie podano tego respiratora. Z pani opisu wynika, że w
po drodze miało miejsce naprawdę bardzo wiele i dużo nieprawidłowości, no między innymi ze strony szpitala na Józefowie, i to już nie są pierwsze informacje, które też otrzymujemy w tym zakresie, ponieważ już wcześniej widzowie sygnalizowali nam pewne sytuacje, pewne nieprawidłowości. My podejmowaliśmy te tematy również też i w tym programie, z tym, że ta obecna sytuacja jest o tyle wyjątkowa, że pani też była wolontariuszką w szpitalu na Józefowie, a więc ma pani właśnie to takie spojrzenie od wewnątrz. Proszę nam powiedzieć, czy i co pani zauważyła, pełniąc ten wolontariat w szpitalu na Józefowie? Co się dzieje z tym przestrzeganiem procedur? Dlaczego jest tyle problemów w tym szpitalu, które no, mogą doprowadzić niestety, ale do tragedii? Znaczy, moim zdaniem to tam no, nie wdrożono procedur epidemiologicznych we właściwy sposób. Nie przestrzega się takich podstawowych w ogóle zasad bezpieczeństwa, których no przestrzega się. Proszę iść do sądu i zobaczyć, jak w sądzie jest to zorganizowane. W sądzie nie ma takiej możliwości, żeby ktoś sobie po prostu tak wszedł i chodził po sądzie, gdzie chce i jak chce. W sądzie jest mierzona temperatura, ochroniarz się pyta, dokąd pan idzie, trzeba powiedzieć i to nie jest tak, że ktoś może sobie wejść i chodzić, gdzie chce. Również pracownicy są chronieni, pracują albo w systemie zmianowym, że każdy siedzi sam w pokoju, albo siedzą w takich odległościach, w maseczkach, że nie ma możliwości w ogóle, żeby to prowadzić do czegoś takiego. Natomiast w tym szpitalu, no teraz jak był, teraz nie mierzy się temperatury w ogóle. Można wejść i chodzić po tym szpitalu, a wiem to, bo tam wchodziłam chociażby po to, żeby odebrać badania czy płytkę z tomografii mamy. To nikt tam was w ogóle mnie nie sprawdził. Natomiast gdy byłam wolontariuszką, to co pierwsza rzecz, którą ja zauważyłam, to, że personel medyczny przede wszystkim nie był zabezpieczony, nie miał przyłbic. Były tutaj potworne braki. I czego ja w ogóle nie rozumiem, dlatego że radomianie przecież pomagali i to bardzo pomagali wtedy. Niewidzialna ręka Radom bardzo dużo wtedy robiła. To był kwiecień, kiedy ja poszłam tam też do tego szpitala. Ludzie przecież dawali wam przyłbic. Dawali, szyli dla was maseczki, dawali wam wodę, posiłki. Ja nie wiem, czy to... Znaczy, dla mnie jest niezrozumiałe. Dlaczego administracja trzymała to w magazynach, czy nie wiem, brała to dla siebie? To dlaczego pielęgniarki nie miały przyłbic, kiedy ja tam poszłam? Ja pielęgniarką sprezentowałam wtedy 100 przyłbic i dałam bezpośrednio na ich ręce, właśnie dlatego, bo ja się obawiałam, że one w ogóle nie dotrą do tych osób, których ich pilnie potrzebują. I te przyłbice wtedy zostały rozdysponowane właśnie na różne oddziały przez pielęgniarkę, która właśnie mi pomogła tutaj, jak mówiłam wcześniej, i podała kroplówkę. Natomiast chciałam powiedzieć jeszcze o takich dwóch sytuacjach, które ja tam zauważyłam. No ja uważam, że to jest w ogóle skandal, co ja tam zobaczyłam. Pierwsza rzecz, to jak weszliśmy, bo było nas kilka osób, to najpierw w ogóle nie dano nam żadnych środków ochronnych, jak na przykład rękawiczki czy środki do dezynfekcji, gdzie no przecież to był szpital, wtedy mówiono, tak to sam ten szpital wtedy tak to określił, że jest bombą biologiczną, gdzie szpital powinien być czyściutki, sterylny, gdzie powinno się dbać wyjątkowo o ochronę, to nas najpierw wprowadzono po tym szpitalu, później do miejsca, gdzie pani miała prowadzić szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy. I ta pani przyszła na to szkolenie bez maseczki, zasłaniała się przezroczystą apaszką, a raczej udawała, że się zasłania. I przy tym twierdziła jeszcze, że ten wirus to nic takiego, nie ma się czego bać i nie ma się czym przejmować. I to mówiła pani, która jest specjalistką od bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpieczeństwa i higieny pracy. Z pani opowieści wynika, że no bardzo dużo tutaj było nieprawidłowości po stronie Józefowa, ale też jednak i po stronie Doktormana, no bo tutaj jest to podejrzenie, że nie podano mamie, prawda, tlenu, nie podłączono ją do respiratora. Czy w związku z tym to zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa będzie dotyczyło tylko szpitala na Józefowie, czy tak samo szpitala na Doktormana? Jeżeli chodzi o szpital na Tochtermana, to powiem tak. Moim zdaniem na pewno wymaga wyjaśnienia ta sytuacja, dlaczego mamie nie podano respiratora. Natomiast również powiedziałam, że w tym szpitalu, moim zdaniem, ja miałam takie wrażenie, że mamą się tam zajęto dużo lepiej.
Ja nie wiem, z czego to wynika. Czy może tam są lepsi lekarze, bo tam na Józefowej podobno są jacyś lekarze z Warszawy, zatrudnieni niedawno. Nie wiem, czy to jest prawda. Natomiast tutaj jednak mimo wszystko mam wrażenie, że ten szpital jest lepiej zarządzany. Na pewno lepiej się przestrzega procedur. Tam nikt sobie nie wejdzie tak od tak. Nikt tam właściwie wejść nie może. Chociaż są pewne luki, bo jedną na przykład taką lukę faktycznie zauważyłam, gdy również chciałam odebrać płytkę z tomografii, to tam w miejsce, gdzie poszłam, to panie w ogóle mi początkowo nie chciały wydać płytki, ponieważ twierdziły, że ja nie wiedzą, kim ja jestem i żądały ode mnie upoważnienia od mamy, która już przecież nie żyje. Ja powiedziałam, że przecież ja takiego upoważnienia nie mam, bo to upoważnienie powinien mieć szpital, bo to przecież w waszej dokumentacji jest. No i te, wie pan, panie redaktorze, wiecie państwo, co te panie kazały mi zrobić? Te panie mnie wysłały na SOR zakaźny, gdzie tam chodzą ludzie w kombinezonach marsjańskich, w skafandrach. Mnie wysłano normalnie ubraną tam. I że ja mam tam stamtąd zabrać takie upoważnienie, taką karteczkę zakażoną, no pewnie zakażoną, prawda? Bo z zakaźnego, no to ona może być przecież zakażona. I im tam przynieść z powrotem. Ja oczywiście tam poszłam, ale ochroniarz mnie tam nie wpuścił i ochroniarz zachował się prawidłowo, ponieważ powiedział, że to jest niezgodne z procedurami i ja nie mogę tutaj wejść. Wyszła natomiast do mnie bardzo sympatyczna kobieta, właśnie w takim kombinezonie, która zapewne wcześniej przyjmowała jakiegoś pacjenta chorującego na COVID i wydrukowała mi to upoważnienie. Natomiast ja również była zdziwiona, dlaczego tam nie mają te panie dostępu do tych danych, bo powinny mieć dostęp do tych danych. No, dziwne jest jednak to, że nie zostałam w ogóle wylegitymowana. Nikt nie sprawdził, czy ja to ja. Czyli de facto zrobiono mi problem, twierdząc, że nie wiedzą, kim ja jestem i czy ja mam upoważnienie, ale ostatecznie nikt mnie nie sprawdził, nie wylegitymował, a były tam przecież dane osobowe, wrażliwe mojej mamy, jak i moje, także każdy mógł teoretycznie pójść i coś takiego zrobić. Natomiast to jest jakby taka jedna z luk, którą ja proponuję udoskonalić. Natomiast mimo wszystko uważam, że pomijając tą sytuację ostatnich chwil mamy, kiedy rzeczywiście nie rozumiem tego, dlaczego tak to wyglądało, mimo wszystko miałam wrażenie, że ta mama była w dużo lepszych rękach. Jeżeli chodzi o szpital na Józefowie, on już od jakiegoś czasu, no co najmniej jest to kilka, jak nie kilkanaście miesięcy, nie ma dobrej prasy, mówiąc oględnie, dlatego że mieliśmy już wcześniej, tak jak wspomniałem, sygnały od widzów. No mamy dzisiejszą wizytę pani, a można jeszcze do tego dodać też tragiczną sytuację z 93-latkiem, który dwa dni przeleżał w okolicach szpitala i nie udało się go uratować, oraz nawet bodajże całkiem świeżą sytuację, gdzie znowu lekarz pełniący dyżur na SOR-ze miał 2,5 promila alkoholu we krwi. Trzymając się tego żargonu medycznego, pani zdaniem, co może być lekiem na tą sytuację na Józefowie, która ewidentnie jest bardzo zła? To znaczy tak, mnie się wydaje, że przede wszystkim zarząd tego szpitala, jeżeli chodzi o same zmiany na Józefowie, tak? No, zarząd tego szpitala ewidentnie nie wdrożył procedur. Jeżeli ja na przykład widzę, że jeżeli ja jako wolontariuszka sprzątałam wózkiem odpady medyczne i gdzie ja wtedy używałam 3 par rękawiczek, a przecież ja sama z siebie to wiedziałam, że tak należy postąpić i chronić, zastosować wszelkie środki ochronne, to dlaczego później pani, która mi zleciła z administracji tą pracę, bierze gołymi rękami ten wózek i go przesuwa później, kiedy ja zbierałam tam odpady medyczne po setkach osób. Rękawiczki, zużyte maseczki, zużyte i inne również butelki, papierki po cukierkach i inne rzeczy. Więc tutaj ewidentnie obarczam winą złe zarządzanie, niewdrożenie procedur właściwie w tym szpitalu. Ponadto zastanawiam się nad taką sprawą, ponieważ no, doszły do mnie takie informacje, że to tutaj to nie jest tylko kwestia, że to moja mama, że to moją mamę coś takiego spotkało. Mam takie informacje i tutaj będę chciała, żeby właściwe organy to sprawdziły i potwierdziły, czy jest prawdą, że w okresie świątecznym 60
osób podobno przewieziono zakażonych ze szpitala na Józefowie, czyli to, czy to oznacza, że te osoby zostały zakażone właśnie w tym szpitalu i przewiezione na Tochtermana właśnie do szpitala jednoimiennego. Ile osób przewieziono do domu, a nie do szpitala i im nie udzielono pomocy właściwej, podobnie jak właśnie było to z moją mamą. Ile z tych osób nie żyje? Ile w ogóle takich osób zakażono już od początku epidemii? No, to są pytania. Mnie to naprawdę przeraża, to wszystko. Ta bezduszność, ten brak empatii kompletny w podejściu do pacjenta. To są takie rzeczy, gdzie no, również niestety w tym drugim szpitalu, czy państwo wiecie, jak nazywają niektórzy pracownicy, osoby chorujące na COVID, pacjentów chorujących na COVID, mówią na nich COVIDy, per COVIDy. No szkoda, że jeszcze karaluchami ich nie nazywają. To jest dla mnie kompletne odhumanizowanie kompletne tych pacjentów. I kwestia jest taka, że wie pan, no to będzie może dla niektórych mocne porównanie, ale więc dlatego podkreślę, że pod tym względem w obozach koncentracyjnych było lepiej, ponieważ tam osobno były baraki dla kobiet i osobno były baraki dla mężczyzn. Natomiast pacjenci leżą tam na salach koedukacyjnych w potwornych warunkach. Mężczyźni z kobietami, ciężko chorzy, wypróżniają się tam, wymiotują, są przebierani jedni przy drugich. To jest coś potwornego, w jakich okropnych warunkach odchodzą ci ludzie, w jakim no, upokorzeniu wręcz, gdzie nie mają pomocy, gdzie nie mają pomocy od bliskich przede wszystkim, bo przecież bliski tam wejść nie może. Gdybym mogła, to ja bym tam była z mamą 24 godziny na dobę. Ja bym dopilnowała wszystkiego, czego bym tylko mogła dopilnować. Trzymałabym ją za rękę. Ja już się przecież mamą opiekowałam, jak miała objawy w domu, więc co to już dla mnie, to by nie było różnicy, żeby nawet tam, ale nie można tego zrobić. A później te osoby nie mogą być nawet pożegnane, kiedy już nie żyją. Wiecie państwo na przykład, co się dzieje, jak te osoby są chowane później do trumny? Kładzie im się na głowę szmatkę. Szmatkę im się kładzie na głowę. To ja się zastanawiam, czego się te osoby boją? Przecież to osoba żywa, przed żywymi należy się bać, bo to, czy te osoby sobie zdają z tego sprawę, w jaki sposób ten wirus w ogóle się przenosi? Pani Marto, no cóż mogę powiedzieć? Myślę, że w tym momencie trzeba pani życzyć dużo sił, na pewno i wytrwałości, biorąc pod uwagę działania, które ma pani zamiar podjąć. No z tej opowieści wynika jedno, że chyba nie można inaczej i jest to słuszne. Także dużo też zdrowia życzę, bo to też jest w tych warunkach i w tych okolicznościach najważniejsze. I dziękuję pani za dzisiejszą wizytę u nas w studiu i podzieleniem się z nami tą smutną historią, ale myślę, że jest to bardzo ważne to, co pani powiedziała i rzuca nowe światło na sytuację w Radomskiej Służbie Zdrowia. Także serdecznie dziękuję za wizytę w dzisiejszym programie. Dziękuję bardzo. A państwu dziękuję już za uwagę. To był Kontrast Plus. Paweł Wanie, kłaniam się nisko. Moimi państwa gościem w dniu dzisiejszym była pani Marta Rateszuńska, członek nieformalnego ruchu wojewódzki Radom. Jeszcze raz dziękuję serdecznie i spokojnego popołudnia.